Wszystkim, znowu po 7. Nasz ciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, w ostatnim odcinku postawiliśmy tą piękną fabrykę elektrycznych piecy. Postawiliśmy sobie tą piękną fabrykę elektrycznych silników. I pozwoliłem sobie dokończyć. Tutaj to już pozostało nam tylko podłączyć silniki. Tutaj się przekopałem dołem, tutaj. I tutaj dostarczyłem i już produkujemy produkcyjne pakiety naukowe. Jeszcze na razie ich nie będę tutaj wypuszczał. Okej, tutaj jest mały problem. Pewnie będę musiał to dołem wypuszczać, bo tutaj nie będę już miał miejsca, ale dobra. To za chwilę. Tak, puściłem również drugą linię produkcyjną. Znaczy dwie pozostałe linie produkcyjne czerwonych płytek, żeby produkowały. Na razie mamy zapas. Ale jak zaczniemy zużywać elektryczne piece, to się zmieni. No i cóż, tyle. Przyjąłem dodatkowo badania, ponieważ przeniesiemy sobie laboratoria tutaj na dół, więc fajnie by było, jeżeli by się te ścieżki opustoszyły. To troszkę zaoszczędziłoby mi roboty. Dobra. Tutaj zrobimy sobie odpływ. W ten sposób. No i dobra, muszę sobie przenieść tą linię kamienia. Tutaj. To też niech sobie powoli odpłynie. I tak. Zobaczmy. Te linie, one się tutaj skrzyżują. Szara i niebieska i pójdą tutaj na dół. Natomiast już możemy przygotowywać tak, bo tutaj sobie postawię laboratoria, więc tutaj sobie puszczę mniej więcej linię od czerwonych i zielonych. A niebieskie tutaj będą musiały iść w dół zamiast w góry. Więc dobra. Zajmijmy się tym. Może już od razu, a w międzyczasie tutaj te dwie linie się opustoszeją trochę i zaoszczędzi mi to trochę roboty z, potem z ich przenoszeniem. Ok. W sumie tak może być. Później to chyba naprostuję, żeby mniejszy był zapas, ale na razie niech tak będzie. Dobra. Idziemy tutaj. A właśnie, jeszcze jedna sprawa, o której nie wspomniałem. Jeżeli ktoś jest bardzo szybki, zauważy, że tutaj mam żółty pas, a mimo to podziemny taśmociąg dałem czerwony. Dobra, dajmy szybko kolejne badania i ten. Dlaczego to działa? Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ od patcha 15 różne taśmociągi mają różny zasięg. Standardowy taśmociąg żółty ma zasięg 5 kratek, więc tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5... 6, no, nie, czy 4 kratek, chyba 4 kratek mają zasięg. Więc w każdym razie było jeden kratki nie wystarczało. Natomiast czerwone taśmociągi mają o 2 kratki większy zasięg podziemny, natomiast niebieskie mają jeszcze 2, czyli odpowiednio 6 i 8. Więc dlatego dałem taśmociąg, żeby już tutaj nie próbować jakoś tego obchodzić, tylko po prostu dałem ten czerwony i niczym on tutaj nie będzie przeszkadzał. Dobra. A tymczasem przebijamy się dalej. Nie powinno nam to zająć zbyt dużo czasu. Okej, dobra, sorry. A potem zajmiemy się czymś ciekawym. Okej, dobra, tutaj linia również opustoszała, więc dekonstruujmy to. O, całkiem szybko te piece zużywają kamień. Okej. Tutaj niech dalej idzie. Dobra, tutaj będziemy musieli to bokiem puścić. Chociaż w sumie chyba nie ma potrzeby, ale dobra. Niech będzie. Na wszelki wypadek. No i dobra, może na razie sobie sklonuję to, co mamy już tutaj.
Są na razie trzy linie. W sumie nie wiem, czy to będę potrzebował więcej. Teraz zróbmy sobie, weźmy sobie ten czysty schemat. Otwórz. I weźmy sobie na razie to samo, wstawmy tutaj na dole. Jedzmy tutaj. Niech będzie. No, będę mógł jeszcze to rozwijać w obu kierunkach, jak będę potrzebował. Dobra. Dobra. I tak. Sobie poprowadzimy tą linię z czerwonymi. W sumie nie ma znaczenia, które będzie bliżej, a które będzie dalej. Chociaż w sumie ma, bo niektóre badania wymagają więcej czerwonych niż reszty, czerwonych i zielonych. W sumie powiedzmy, że te będą bliżej. Teraz tak, oczyściły się już te linie. Okej, szara się już oczyściła, niebieska nie, więc niebieską będę musiał ręcznie skasować. Dobra, w takim razie kasujemy. Tutaj też wszystko pójdzie do kasacji. Dobra, tutaj musimy moc dostawić. Okej. Tak, bo to odłączyło te kopacze. Okej, ale tak wystarczy. No i dobra. Mam już tutaj zdrowy zapas. No i dobra. Zróbmy tak jak było. Tutaj dwa, tutaj dwa. Tutaj dwa, tutaj jeden. Tutaj czerwony. Na razie odbudujmy to, co było, a za chwilkę zajmę się dołączeniem nowej rzeczy, znaczy tych fioletowych. Dobra. Tak, teraz to brzydko będzie wyglądać. Aha. Dobra, tak, tak, tak. I jeszcze prąd jakiś. Wezmę w ten sposób. No i dobra. Teraz zajmę się jeszcze tylko tymi dwoma gagatkami. Już nam nie będzie ta linia potrzebna. Ta linia również nam nie będzie potrzebna. Okej, nie zauważyłem, że co cały czas niebieskie produkowałem z połową wydajności. Okej, dobra, spoko. W razie to nam nie będzie potrzebne. Tak, roboty nam pozbierają te pakiety, a później je sobie powyjmujemy ze skrzynek. Okej. W sumie tego już mi się nie chce naprawiać, więc niech tak będzie. Nikomu to nie będzie szkodzić. No i dobra. Dobra, zróbmy to tutaj może tak jak było. Dobra. I jedziemy na dół. Nie, tak, tak. Okej. Dobra, tutaj dołączymy szare. Dobra, troszkę wyżej, żeby ominąć ten roboport.
Dobra. I jedziemy. No i dobra. Powinniśmy mieć już Nihil Novil. Nic nowego. Dobra. Teraz będę potrzebował podajników filtrujących. I będziemy musieli to wszystko pozamieniać na filtrujące. Okej. Przy okazji od razu pozbędę się tych starych brzydkich słupów elektrycznych. Dobra. Czu. Filtrujące były gdzieś tutaj. Taki widzę, że roboty mnie ganiają, ale spoko, dogonią mnie kiedyś. Dobra. Zmy cały stack. No chodź tutaj, robociku. Dziękuję. Nie żebym was nie doceniał, ale po prostu jesteście straszne wolne na razie. I dobra. Mamy tutaj dwie linie i będziemy potrzebowali robić coś takiego. Będziemy te rzeczy zapodawać z góry na dół. W ten sposób. I tak, i tutaj chcemy zapodawać wszystkie te cztery podstawowe pakiety. Więc zrobimy to tak. Dobra, i teraz przekopiujmy to sobie. Dobra, jeszcze podłączmy do prądu. Dokładnie, żeby to wyglądało. Nie chcemy, żeby ktoś tutaj dostał ataku. Nie wiem czego, jakby to nazwać. Dobra. Mamy z powrotem wszystkie podłączone. Więc teraz co zrobimy sobie? Puścimy sobie ten pas tutaj. Będziemy sobie z niego zapodawać nasze nowe rzeczy. Na razie to jest tylko to są tylko produkcyjne pakiety, ale jeszcze tutaj niedługo dołączą pakiety naukowe. Już możemy sobie zacząć to, co potrzebowaliśmy. Automatyzacja 3. Dobra. I tak. Tutaj wystarczą nam zwykłe niebieskie. Dobra, podłączmy również to do prądu. I tutaj podłączymy sobie filtrujące, ale w drugą stronę. Okej. Ej. I te drugie filtrujące będą zapodawać pozostałe pakiety, czyli produkcyjne, zaawansowane. Ojejku, co tu się stało? Okej, jakiś silny atak. Przyjrzyjmy się tego. Śpiektów zostało zniszczonych, uszkodzonych. Okej, widzę, że tu jakieś nowe... Tak, tuż pod nosem nam się zespełniło jakiś kawał siedliska. Bon. Okej. No patrzcie na to, już pod nosem. Okej. Dobra. Zmiana planów. Musimy się zająć obroną. Okej. Gdzie mam mój schemat obronny? Tutaj mam. Ojejku, tutaj jeszcze są. Szybko boty brać się za nich. Niezły burdel tutaj zrobiły. Tak, szczęście robociki zaraz poprzychodzą i to naprawiają.
Von. Dobra, wiecie co? Dam im tutaj połowę moich pakietów naprawczych. Żeby tutaj ponaprawiały wszystko. Tymczasem nie wiem, jak mogłem to przegapić. Dobra, w każdym razie siadamy do czołgu i bierzemy się do roboty. Że miałem nadzieję, że nie przejdą przez las. Czy coś takiego. Bon. Nie chcę was tutaj widzieć. O, okej. Okay. Chyba to są już duże węże. Czerwy, znaczy tak duże. Zadają już sensowne obrażenia. No ale dobra. Nie. Okej, to była moja pomyłka. Nie, zdecydowanie lepiej tutaj obstawić wejścia. Jak tutaj się one się przebiły przez las. I w tym jest problem. Okej. Zróbmy tak. Tutaj drugi. Łączenie między nimi. Połączmy to jeszcze z energią elektryczną. Okej, nie mam działek laserowych? Nie mam działek laserowych. Okej, to ciekawe. Będę musiał to sprawdzić. Jak to możliwe, że nie mam działek laserowych? Czy nie powinno się tutaj produkować? Okej, z jakiegoś powodu się nie produkują. Czegoś jeszcze im nie dałem? Okej. Musiał to zobaczyć. Dobra. Powinno zaradzić na razie temu problemowi. Ogólnie myślę, że powinienem jeszcze tutaj postawić obronę na wszelki wypadek. Okej. Dobra. Nieoczekiwany napad obcych trochę mnie wyrwał z tego, co mieliśmy robić. Ale dobra. Sprawdźmy produkcję działek laserowych. Co się tam wydarzyło? A, ładnie widać, jak produkcja wre. Okej. Potrzebujesz baterii. Okej, okay, musiałem ci skasować podajnik przez przypadek kiedyś. Okej, okay, dobra, to dużo tłumaczy. Szkoda, że nie będę miał teraz zapasu. Ja już muszę tam pójść i uzupełnić te stanowiska, ale mam nadzieję, że przez chwilę się tam nic nie przebije. Dobra. Tutaj wszystko jest w zapasie, fajnie. Ciebie nie dokończyłem. Tak, i jeszcze kosmiczne pakiety naukowe. Na razie jeszcze nie mamy, ale niedługo będziemy mieli. Znaczy, może nie takie niedługo, ale prędzej czy później. Dobra. Dobra. W ten sposób te rzeczy będą szły stąd z góry na dół, a te rzeczy będą szły z dołu na górę. Gdybyśmy nie używali filtrowanych podajników, to niektóre rzeczy mogłyby krążyć w tą i we w tę w nieskończoność. A dzięki temu, że używamy tych filtrowanych podajników i że jedne
pakiety zawsze muszą iść w górę, a drugie pakiety zawsze muszą iść w dół, to dzięki temu nie będzie takiej sytuacji. Ok. Czy tu jeszcze chciałem? A. Dobra. Zajmę się tym zapasem. Tego, co nazbierałem. I tak, może weźmy jeszcze niebieskie pakiety, pozbierajmy. Ok. Powoli odbudowuje się mój zapas działek laserowych. Dobra. Automatyzacja 3 zbadano. Świetnie. Co teraz chciałbym? Może coś dalej z uranem. Przetwórstwo paliwa jądrowego. Ok, to będzie drogie. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy procesu wzbogacania metodą Coveraxa. Ale tego niestety jeszcze nam się nie uda. Potrzebujemy do tego kolejnych pakietów. Ok, dobra. A co możemy fajnego sobie zrobić? Prędkość robotów technicznych. O, to nam się przyda. Dobra, moje robociki. Dawajcie te pakiety. Tak, to są te wszystkie pakiety, które roboty pozbierały z tych pasów, które kasowaliśmy. Tak, wiem, że brakuje jeszcze materiałów. Teraz się tym zajmiemy, tylko to jeszcze naprawimy. No i dobra. Dobra, jeszcze te pakiety. Ojejku, jeszcze lecą. Ej, dzięki. Dobra, ile mam działek laserowych? 4, potrzebuję 8. Okej. Będę wysysał po kolei. Aż nie chcę tak zostawiać takiej sytuacji, żeby one mogły się tutaj przebić ponownie. Okej. Dobra, w międzyczasie... Co teraz możemy się zająć? Teraz możemy się zająć powoli przetwórstwem jądrowym. Mamy tutaj małą rudę uranu, którą możemy się zająć. Musimy tam doprowadzić kwas siarkowy. Aż do kopania uranu potrzebujemy kwasu siarkowego. Szczęście mamy jego spory zapas. Póki co nie cierpiałem na jego nadmiar, więc po prostu sobie pożyczę. Dobra. Tutaj. Tak. A samo kopanie uranu również nie wymaga zbyt dużo kwasu. Ok, to idziemy w tą stronę. Okej, czemu ty nie masz energii? Nic tutaj nie ma energii, okej. Coś musiałem skopać. Tutaj musiałem skopać, jak psułem te rzeczy. Dobra. Zaraz to robociki naprawią. Fajnie, że dostarczałem mi rzeczy, chociaż nie powinny, ponieważ ten roboport był bez zasilania, ale... Wygląda na to, że roboport nie musi zasilać, aby... być zasilany, aby dostarczać sieć logistyczną. Jest trochę dziwne. Ok. Teraz na dół. Ok. No i dobra, jesteśmy. Jest to może duże złoże, ale powinno nam na razie wystarczyć. Myślę, że tak zrobimy. Okej, okay. Czyżby koparek mi zabrakło? Dobra, prędkość robotów technicznych. Możemy jeszcze kolejną prędkość zwiększyć. Co to wezmę? I tak, zdecydowanie zabrakło mi koparek.
No to wezmę sobie cały zapas. Raczej roboty mi przywiozą. Tak jak tam stan. Działek laserowych 7, dobra. Szybko uruchomię kopanie uranu i zaraz pójdziemy to naprawiać działka. Ok, tyle powinno wystarczyć na razie. I tak. Zauważycie zapewne, że te koparki troszkę inaczej wyglądają. Ponieważ one tak korzystają z kwasu siarkowego. Więc mają tutaj również takie rury dookoła siebie. Więc wyglądają troszkę inaczej od pozostałych koparek. Fajnie. Powiedziałbym. Ale jak kto woli. Dobra. Tak możemy zrobić. Ok. I tutaj jeszcze. Okej, będzie dobrze. Teraz do tego musimy dostarczyć kwas siarkowy. I tak. To jeden. To jeden. I połączmy to teraz. Sposób. Nie tak. Tak. Dobra. Już mają wszystkie kwas siarkowy. Też. To jest fajne, że one przekazują również sobie nawzajem. Więc jak jedna otrzyma kwas siarkowy, ona będzie zapodawać go również wszystkim sąsiadującym. Ok. Czy to jest wszystko dobrze? Tak. Dobra, to jeszcze prąd. I voilà, panowie i panie, kopiemy uran. Dobra, co możemy z nim robić? Na razie niewiele. Na razie w sumie puszczę tutaj tak. Tak i patrzę. Na razie będziemy go ładować do skrzynki. Jedzmy szybkim podajnikiem. Żeby coś dalej z nim robić, potrzebujemy wirówek. Wirówki są dosyć drogie. Czy mam je? Mam je dostępne. Potrzebuję 50 betonu, 100 stali, 100 zaawansowanych układów elektronicznych i 100 okałów zębatych. Więc tak. Będzie mi stać na pewno na zrobienie dwóch. Jak pozbieram dużo rzeczy z taśmociągów. Okej. Bo tutaj przydałby się również więcej węgla. Widzę, że pas jest słabo wypełniony. Więc może zróbmy tak szybko. Okej. Tymczasem jedźmy tam szybko, naprawmy tą sprawę z działami laserowymi, zanim się nam coś znowu pojawi. Mam już 7. Ok, potrzebuję więcej. No teraz produkcja się zatrzymała. Nie ma stalowych płytek. Okej. Dobra, to możemy również szybko zaradzić.
Węgla zabrakło. Okej. Tak. Jest również dobry powód, aby przejść na elektryczne piece. Wtedy nam nie będą się wydarzać takie rzeczy, jak zabrakło nam węgla. Okej. Dobra, tak. Tutaj mogę jakoś to wydobyć. Mogę. Dobra. A zaraz to naprawimy. Tak, wszystkie rzeczy się psują po kolei. Dobra, może zrobimy to tak. Dobra. Tutaj, tak, podłączmy na szybko jakoś. Dobra, działa, działa. Fajnie. Nie, nie działa. Okej. Czy mogę to jeszcze jakoś postawić? Nie, bez kopania. Okej, tutaj mogę jedną postawić. Ale dobra. Okej. Mam nadzieję, że to zaradzi problemowi. Tak, wiem, że brakuje mi materiałów. Już lecę. Pójdzie jedna na razie. Tutaj dwie. Nie, tutaj cztery. Dwie pozostałe pójdą na dół. Na razie się będę musiał tym zadowolić. Dobra. Mam nadzieję, że wystarczą. No i dobra. Ta sytuacja ze stalu powinna powoli powracać do normy. Dobra. Okej, dobra, hamuj. A i tak, powoli kończy nam się również żelazo tutaj. Będziemy musieli się wziąć za to rudę żelaza. A dalsze rudy żelaza? Już są troszkę dalej. Szczęście to jest bardzo zdrowa, więc jak wyeliminujemy wszystko dookoła jakimś czołgowym rajdem, to będziemy mogli na całkiem spory czas zabezpieczyć złoże żelaza. Ale dobra. Na razie zajmiemy się bardziej codziennymi problemami. Na przykład tym, że dalej to chyba nie wystarcza, jeżeli chodzi o kopanie węgla. Zdecydowanie nie wystarcza. Ok, więc wiecie co? W samym odcinku będziemy musieli się również tym zająć. Ale dobra, na razie... Na razie sobie chcę skonstruować dwie wirówki. Tego potrzebuję 100 betonu, więc zamówię sobie 200. Ta. A, 50 stalowych płytek i 100 zaawansowanych układów. Będę wezmę 200. Oj, za dużo. Żeby od razu dwie sobie skonstruować i... Dobra, 100 stalowych płytek. I 200 żelaznych kołek zębatych. Czy tutaj magazynuje stal? Magazynuje stal. Ile jeszcze raz? 100. Dobra. Tutaj gdzieś magazynowałem, tak, żelazne koła zębate. Potrzebuję 200. Okej. Okay.
Tutaj mi brakuje zasięgów? Troszkę. Dobra. Dobra, chcemy produkować wirówki. Dobra, ładujmy to, co już mam. Koła zębate i beton. Tymczasem moje dzielne roboty dostarczą mi pozostałe składniki. Okej, dobra. Kamień po prostu powywalam sobie. Nie chcę mi się go ręcznie wrzucać. I dobra, więcej betonu. Dobra, już więcej nie potrzebuję. I dobra, mamy dwie wirówki. Tak, dzięki za beton. Okazji, tutaj gdzieś miałem zaparkowany samochód, tak? Tutaj na dole. Zamiast iść tam z powrotem piechotą, się po prostu przejadę. Tak, dziękuję za beton, chociaż już go nie potrzebuję. Okej. I tak, konstruujemy nasze wirówki. Gdzie nasz pas? I tak. Wirówka 1. Nie to. To. Wirówka 1. Wirówka 2. I przetwarzanie uranu. Na razie tylko to mamy. Długo to trwa? Długo. 10 sekund. Może zróbmy szybkie podajniki, czemu by nie? Dobra, tutaj szybki podajnik. Dobra. I wirujemy uran. Dobra, zaraz wytłumaczę, co będzie z tego powstawać. Ale najpierw potrzebujemy filtrujących podajników. Tak i tak. Dobra, jak to zrobić teraz? Nie wiem, czy będę miał na to miejsca. Chyba tak jak zrobię. Okej. Teraz zrobię... Tak. Okej. Ale nie w tę stronę poszło. Tak. Okej, dobra. Nie. Ponieważ podajniki się tak podziemne taśmociągi generalnie nie mogą się krzyżować, bo on nie będzie wiedział, który to który. Ale chyba, że zastosujemy taki myk, że zastosujemy taśmociąg innego koloru. Wtedy już rozpoznaję, że ten powinien się kończyć tutaj, a ten powinien się kończyć tutaj. A więc to jest taki myk. Dobra, teraz zrobimy sobie dwie żelazne skrzynie. Ile one mają pojemności? Dobra, wystarczająco. Oraz... zwykłe podajniki wystarczą. Dobra. I tak, wirówki tworzą dwie rzeczy. Uran 235 oraz uran 238. I teraz tak, półprodukty. To jest tutaj? Nie widzę go. Nie widzę tego uranu w półproduktach. No dobra. W każdym razie... gdzie nas atakują? Tutaj nas atakują. Okej. Tutaj mogło się znowu coś zespełnić. Musiał to wziąć pod uwagę. Dobra, w każdym razie... podłączmy to. Jeszcze również do prądu. Tak, wy będziecie wyrzucać ten pospolity uran 238. To natomiast będzie wyrzucać uran 235. Problem jest taki, że nie będziemy póki co mieli tego uranu 235. Jak spojrzymy sobie na proces wirowania rudy uranu,
to widzimy, że mamy 95% wytworzenia uranu 238, a tylko 0,7% wytworzenia uranu 235. I generalnie to jest zgodne z prawdą. Rzeczywiście, jak się prawdziwą rudę uranu ludzie kopią, to mniej więcej ona tyle zawiera każdego z izotopów. Więc to jest fajne. Niefajne jest to, że tak bardzo będziemy mieli mało tego uranu 235. My go potrzebujemy do produkcji paliwa jądrowego. Tak? Tak, do produkcji potrzebujemy jeden uran 235. I to jest bardzo mało, co będziemy otrzymywali z wirówek. Widzicie, jak na razie w ogóle nie mamy żadnego. Wiecie co, może to wydłużę trochę. Tak, to ma 3 na 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Tak, bo chyba w przyszłości będę chciał dorobić dodatkowe wirówki. I tak, filtrujące dodatkowe będzie tutaj jeden. Tutaj jeden i tutaj jeden. Więc zróbmy to już tak, jak powinno być. Dobra, i ten podziemny. Okej, znowu zabrakło mi pasów? Nie. Dobra. Myślę, że cztery wirówki powinny nam wystarczyć w przyszłości. Dobra, i na razie będziemy ładować to po prostu do skrzynek. Jeszcze raz. Żelazne. Okej. I tak, jak widzicie, już kopiemy uran przez jakiś czas. Ja na razie jeszcze nie spotkaliśmy się ani jednej sztuki uranu 235. I generalnie długo jeszcze nie spotkamy żadnej sztuki uranu 235, ponieważ on ma tak małą szansę, że raczej się nie spotkamy w najbliższym czasie. Więc bardzo to ogranicza możliwości używania energii, dopóki się nie wynajdzie procesu wzbogacania metodą Coveraxa. Dzięki temu z uranu 238 możemy wytwarzać dodatkowy uran 235. Problem jest taki, że potrzebujemy dużo ilości uranu 235 jako katalizator. Potrzebujemy 40 sztuk uranu 235, żeby w ogóle rozpocząć ten proces. I wtedy, jak już rozpoczniemy ten proces, będziemy mogli produkować 235 na skalę masową. Póki co? O, patrzcie, mamy jeden. Jeden na 30 zwykłych. Więc tak, generalnie, żeby uzyskać te 41 sztuk, 235, gdzie musieli się przekopać około 50 tysięcy sztuk uranu, rudy uranu, żeby uzyskać wystarczające co ilość, żeby rozpocząć ten proces. Ale jak już będziemy mieli, to będziemy mogli produkować na skalę masową 235 i wtedy będzie już to dużo fajniej wyglądało. Na razie jest póki co ważne, żeby po prostu rozpocząć przetwarzanie, wirowanie uranu, żeby zacząć gromadzić te ilości 235, ile się da. Dobra, będę musiał jeszcze dobudować sobie przynajmniej dwie wirówki, ale do tego będę potrzebował więcej stali. Ok, na razie problem ze stalą został zażegnany, chociaż i tak muszę zwiększyć produkcję. Powymieniam w międzyczasie te wszystkie kamienne piece na stalowe, a w następnym odcinku, w sumie nie ma sensu, w następnym odcinku zajmę się wymianą tych wszystkich piecy na piece elektryczne, ponieważ mamy już ich produkcję. Dobra, ile mam magazynu ich? 100. Dobra, więc chyba sobie jeszcze zwiększę magazyn i wymienię tą całą linię na piece elektryczne i do widzenia węgiel. Już nie będę go na razie tutaj przy przetapianiu potrzebował. Dużo to ułatwi sprawę nam i troszkę zwiększy naszą emisję polucji, zanieczyszczeń. Poza tym
Tak, zanim się weźmiemy za kolejne pakiety naukowe, czyli za naukowe, musimy zdecydowanie sobie podpiąć kolejne złoże żelaza. Ponieważ to już nam się wyczerpuje powoli. I tak, chyba to już powinno nam ograniczać produkcję. Przynajmniej jeżeli produkujemy coś. Więc zanim się rzucimy na kolejne rzeczy, to podpiemy sobie to. Mam już, mogę już również produkować automaty produkcyjne 3, więc będę musiał sobie również dobudować kolejne rafinerie. Tak, na razie mam jeszcze zapas gazolu, ale na razie nic nie badałem, więc to również się będzie zmieniać. No i cóż, generalnie będziemy mieli jeszcze sporo do roboty. Tak, ale jak już będziemy mieli pakiety naukowe, to już niedaleka droga jest do przejścia gry i do wystrzelenia rakiety. Zresztą zobaczycie sami. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.